Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Bytlejewski, jestem z panią Barcikowską, z którą mamy przyjemność poinformować, że przed chwilą zrobiliśmy zakupy świąteczne. Wszystko jest? Tak. Bardzo się cieszymy z tego, nie? Tak, bardzo się cieszymy, dziękujemy wszystkim. Tak. I to wszystko dzięki waszej pomocy, dzięki tej zbiórce, którą udało się zorganizować i fajnie ona idzie. Wspaniałym sercom. I wspaniałym sercom. Ale prawdę mówiąc, przy okazji chcielibyśmy powiedzieć też o niezbyt wspaniałych sercach. Bo wczoraj zdjąłem z Facebooka wszystkie ogłoszenia, które dotyczyły zbiórki dla państwa Barcikowskich. A zdjąłem je ze względu na to, że po prostu pojawiało się tam tak dużo wstrętnych, nienawistnych, okropnych komentarzy, że po prostu uznaliśmy, że to nie ma sensu, prawda? Tak, bardzo były bolesne. Zadzwoniłaś wczoraj do mnie i w zasadzie płakałaś. No tak, bo były bardzo nieprzyjemne te komentarze, a tym bardziej jak jedna pani powiedziała, że ja mam dzieci upośledzone, to mnie za bardzo zabolało. I po prostu zadzwoniłam do pana Rafała, poprosiłam o usunięcie wszystkiego, bo nie byłam w stanie tego czytać. Wczoraj Violeta była w szoku. Ja prawdę mówiąc zrobiłem błąd, że nie usuwałem tych komentarzy od razu, powinienem był to robić, ale z drugiej strony nie spodziewałem się, że takie rzeczy mogą się pojawić, że ludzie mogą pisać takie historie, że... No już nie będę tego przytaczał nawet. Ale powiedz, jak się poczułaś? Bardzo źle. Przykro ci było, prawda? Tak. Mi też było przykro, było mi wstyd. Prawdę mówiąc, nie życzę sobie takich komentarzy więcej. Będę takich ludzi blokował, komentarze będę usuwał. Ale nie przestaniemy pracować wspólnie, nie przestaniemy zbierać pieniędzy dla Barcikowskich i dla innych osób, które potrzebują pomocy, bo to ma sens. Natomiast nie ma sensu zawiść, nie ma sensu... Zazdrość i taka niechęć, jakiś taki hejt, który po prostu powoduje, że wszyscy czujemy się gorzej. Dziękuję ci za twoją odwagę. Dziękuję ślicznie. Hej. Hej. Do zobaczenia. Hejt, który pojawił się w sieci, bardzo nas przygnębił. Ale z drugiej strony wiele wspaniałych osób pozwoliło dzisiaj zrobić nam te zakupy. Dobro zwycięża zło. Odwaga pokonuje tchórzostwo. Te święta u Barcikowskich będą wspaniałe. Proszę bardzo, oto szaleństwo świątecznych zakupów. Kliknij w link znajdujący się w opisie. W wykonaniu Barcikowskich. Wejdź na historię prawdziwą. Wszystko jest? Tak, dziękuję. Już teraz. Bardzo dobrze.